Raz, dwa, trzy, wjeżdżamy sobie z bicikiem. Słuchajcie, widzowie. Słuchajcie, powiem wam dzisiaj jedno. Wywodzimy się ze Śląska, z Górnego Śląska. Tam, gdzie kochoty i kopalni kiedyś były. Już prawie 19 lat skończone na karku. I mieszkam sobie na Śląsku. Niedługo się wyprowadzam do województwa świętokrzyskiego, bo tam ogarnąłem sobie pracę na tutejszym tartaku. Chociaż wiem, że łatwo nie będzie. Ale będę się starał pracować na najwyższych obrotach. Bo twardzi chłopy ze Śląska, wujkowie, cała rodzina górnicy, reszta to sami rolnicy. Ale co wam powiem teraz? Mój Śląsk, mój kochany Śląsk. Przy moim domu była kopalnia, miała prawie 200 lat, KWK Wieczorek. Niedaleko mnie jest kolejna kopalnia z KWK Staszic. Wesoła. Wesoła jest też kopalnia. Ale to w drugiej stronie Mysłowic. Później najbliższa jest chyba w Lędzinach. KWK Zimowit. Później w Rudzie Śląskiej KWK Halęba. KWK Pniówek. To jest gdzieś za Rybnikiem. Włodzisław Śląski, Szeraszowice. To są kopalnie, które naprawdę zostało przez tyle lat, pamiętam, mały chłopak, tyle kopalni i wszystko zamknięte, mało co wydrują, a w Torcach pusto. Chociaż wiem, że łatwo na pewno nie ma, bo jest zapotrzebowanie teraz na węgiel, a mówią, że węgla w Polsce nie ma. To co było przez kilka lat, jak dziadkowie, czy dziadek, czy tata robił na grubie, węgiel był zawsze, jak oni pracowali. Całe życie na Śląsku się borykamy z tym, że trzeba ciężko pracować, bo my jesteśmy twardziele z krwi i kości, a nie żadnej pierwszej, gorszej łapanki. Każdego tu znasz jak siwego kunia. Większość kogo znasz, to są sami górnicy, czy emerytowani górnicy. Przecież tak się to wzięła legenda. Jeden z lepszych górników to jest emerytowany z KWK Wieczorek. Może byli to, że była duża kopalnia. Ciężko powiedzieć. Trzymajcie się, byczki, i do powodzenka dalej. Trzymajcie się. I zostawcie łapkę i subika.